Zapraszam dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Witam Cię w Dzieciandii. W tej audycji usłyszysz nasze rodzinne pogaduchy o pszczołach i o miodzie. Ponadto posłuchasz bajkowiska, czyli opowiadania napisanego na potrzeby tego właśnie podcastu pod tytułem Królowe o życiu w pszczelim cesarstwie. A przy okazji wspólnie odkryjemy kolejną część uniwersum Dzieciandii. Cała nasza rodzinka serdecznie Cię zaprasza. Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Cześć! Mamo, mama, w co mnie ugryzła? O nie, jak to się stało? Musi boleć i pewnie swędzi. Oj, moje biedactwo, musiałaś się mocno wystraszyć. Tak, bardzo boli. Czyli, jak rozumiem, dzisiaj rozmawiamy o pszczołach. Tak, tato, o pszczołach, o tym, jak są dla nas ważne, pomimo tego, iż mogą być również dla nas niebezpieczne. A czy ciebie, Tosiu, kiedyś urządliła pszczoła? Chyba nie, nie przypominam sobie. A mnie ugryzła. Urządliła. A co to za różnica? Gryzie się zębami, kochanie, a żądło jest w odwłoku i przez nie jest wstrzykiwany jad. Czyli w pupie. I jedna osa może nas żądlić wielokrotnie, a pszczoła tylko raz. No to mnie użądliła, tylko nie wiem, czy pszczoła, czy osa. Ciebie to chyba nawet dwa razy użądliła. Raz pamiętam, że nadepnęłaś na jedną i niestety żądło wbiło ci się w stopę. To był niefortunny zbieg okoliczności, bo biedna pszczółka z jakiegoś powodu umierała na placu zabaw, na którym się bawiłaś ganiając boso. I jeszcze resztkami sił wbiła ci się w stopę. Jakoś tak to było chyba, prawda? I Haniu, co wtedy czułaś? Pamiętasz może? Ból. Bardzo bolało i płakałam. I swędziało. I szczypało. I zrobił się bąbel. A czy wiecie, dlaczego tak się stało? Dlaczego bolało czy piekło? Już mówiłem, ale powtórzę. Ponieważ jak pszczoła czy osa wbija swoje żądło pod naszą skórę, to uwalnia jad. Jad ten zawiera proteiny, które potem powodują ból i pieczenie. Ale z tego, co wiem, to one tak same z siebie nie atakują i raczej nie są skore do tego, by wbijać swoje żądło. Pszczoła atakuje tylko wtedy, kiedy czuje się zagrożona lub w sytuacji takiej, jakiej była Hania, czyli kiedy są nadeptane. Ludzie nie chcą wiedzieć więcej o pszczołach niż tylko to, że mają pyszny miód. To prawda, pszczoła urządli tylko, jak czuje się zagrożona. To powiedz nam, Tosiu, dlaczego one nie są skore do tego, by żądlić? Jak pszczoła wbije żądło w naszą skórę, to ono już tam zostaje. A żądło to nie tylko szabla pszczoły. To mięśnie, układ nerwowy i częściowo układ trawienny. I pszczoła po użędleniu umiera. To nie jest fajne, co? Nie, nie bardzo. Biedne pszczółki robią wszystko dla nas. Tyle dla nas robią. No właśnie, co one takiego dla nas robią? Bo ostatnio nawet słynna aktorka Angelina Jolie miała niesamowitą sesję fotograficzną, mającą na celu uświadomienie ludziom, jak ważne są pszczoły w naszym życiu. Sesja była o tyle niesamowita, że Angelina była pokryta pszczołami. O nie! One tak po prostu po niej chodziły, Haniu. I wyobraź sobie, że nawet jej nie urządliły. Sama opisuje to jako niesamowite przeżycie, że natura ją dotknęła. A czy pszczoły to mają mamę i tatę? Niespecjalnie. To znaczy tak, ale inaczej niż ludzie. To owady i u nich cały jeden wielki ul jest taką rodziną. Mama jest tylko jedna i jest nią właśnie królowa. Ona jest większa od zwykłych pszczół, a poza tym w rodzinie są pszczoły robotnice oraz trutnie, czyli samce. Robotnice zaś mają swoje specjalizacje. A co to znaczy? Każda pszczoła ma wyznaczoną rolę życiową do wypełnienia. Dokładnie tak jest. Są różne robotnice. Zbierające pyłki lub nektar, karmicielki, pszczoły przebywające na stałe w ulu i obsługujące go, czyli pielęgnują larwy, nie wiem, czyszczą komórki, wentylują ul i żyją bardzo krótko, bo 28 dni, a trutnie to tylko 50, chociaż to jest dwa razy dłużej prawie. Zaś królowa zwykle żyje do 5 lat. Dla innych pszczół jest po prostu długowieczna.
W ludzkich latach to jest tak, że gdyby przyjąć długość człowieka, długość życia człowieka na 80 lat, to taka nasza królowa żyłaby 4800 lat. Długo, co? Wow, niesamowite, nawet nie wiedziałam. Nie zdawałam sobie z tego sprawy. I wszystko to dzięki temu, że żywi się tylko mleczkiem pszczelim, które z tego powodu przez wielu nazywane jest eliksirem młodości. I teraz wiemy dlaczego. Ale my zebraliśmy jeszcze trochę ciekawostek o pszczołach i podzielimy się nimi z wami. Na świecie istnieje około 20 tysięcy gatunków pszczół, nie tylko pszczoły miodne. A ponieważ większość z nich nie została jeszcze opisana, więc liczba ta może być dużo większa. I największą ich część stanowią pszczoły samotne. A jeśli chodzi o pszczoły miodne, to one żyją w rojach. To jest jedna rodzina pszczela. W jednym roju, czyli w takim ulu, żyje około 20 tysięcy pszczół, a zarejestrowano nawet przypadki 100 tysięcy pszczół w jednym roju, w jednym ulu, a wśród nich jest tylko jedna królowa. A pszczółki tańczą i wydają dźwięki? Kiedy? Jak chcą pomówić. Jak ze sobą chcą pogadać, tak? Tak. No dokładnie, masz rację. Ale one to poruszają się chyba podczas pracy, co? A jeśli o niej mowa, to pszczoły robotnice to samice, które nie rozmnażają się, czyli nie wydają potomstwa. Tylko królowa zapewnia to potomstwo. Zaś trutnie te osobniki płci męskiej, które nie posiadają żądeł. Pszczoły muszą odwiedzić około 4 milionów kwiatów, aby zebrać nektar na 1 kg miodu. A podczas jednego kursu po nektar pszczoła odwiedza 50 do 100 kwiatów. I teraz najważniejsze. Poprzez żerowanie na kwiatach pszczoły je zapylają. Jest to najważniejsza rola, jaką pszczoły spełniają w przyrodzie. Dlatego w wielu krajach utrzymuje się pasieki wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego zapylenia upraw. Miód jest bardzo cenny, ale dodatkowym owocem pracy pszczół. I z tego, co udało mi się ustalić, to różne źródła podają, że jedna pszczoła robotnica w ciągu całego swojego krótkiego życia jest w stanie wyprodukować od 1/12 do pełnej łyżeczki miodu. Dlatego miód jest taki cenny. A miód to 80% naturalnych cukrów, dlatego jest taki słodziutki, 18% wody, 2% składników mineralnych, witamin, protein i pyłku i dlatego jest taki zdrowy. To tylko chmurka deszczowa krąży przy drzewie, gdzie miodek jest. Nic złego się za tym nie chowa, chmurką niech nikt nie zajmuje się. Tata kazał mi tego nie mówić. Ale czym jest miód, Hania? Co to jest miodzik? Siku albo kubka. Kubka pszczoły. No nie do końca, nie do końca. Miodek, 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 miodek. Miodek, 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 miodek. Miodek. A wiedzieliście, że pszczółki nie mogą widzieć koloru czerwonego? Tego to akurat nie wiedziałam. Wiem jednak, że pszczoły to nie tylko miód i zapylanie. A co jest? Oprócz miodku od pszczół pozyskuje się wosk, pyłek kwiatowy w postaci obnóży i pierzgi, propolis, mleczko pszczele i jad pszczeli. Pyłek kwiatowy lub inaczej pyłek pszczeli to męskie komórki rozrodcze produkowane przez kwiaty i dzięki nim możliwe jest wydawanie owoców, nasion itd. Wyglądają jak takie niewielkie kuleczki, które są przynoszone do ula w specjalnych koszyczkach, które znajdują się na tylnych nogach pszczółek, czyli właśnie to się nazywa obnóża. Jedna rodzina pszczela może w ciągu roku pozyskać nawet 40 kg pyłku. Natomiast pierzga pszczela, inaczej chlebek pszczeli, to pokarm dla pszczół przetworzony przez pszczoły w ulu. W skrócie można powiedzieć, że pierzga pszczela to taki ludzki odpowiednik kiszonek, które chyba uwielbia mama, szczególnie u nas w domu, co? Kocham, kocham. Kiszonki są bardzo zdrowe i każdy powinien je jeść, ale to temat na inny podcast. Tak, potwierdzam. Zaś wosk pszczeli to jedna z niezwykłych substancji produkowanych przez pszczoły. Od wieków ludzie wykorzystują go do wyrobu świec, jak również ma szereg właściwości leczniczych. Dlatego każdy z tych produktów jest popularnym składnikiem maści, kremów i balsamów, bo miód i inne produkty pszczele służą nie tylko do jedzenia, ale i do kosmetyków, a nawet lekarstw. Szczególnie, ale nie tylko, propolis, czyli kit pszczeli oraz jad pszczeli, który działa jak naturalny antybiotyk. Więc warto chronić pszczoły? Warto!
A ponieważ wiemy, że zapylanie jest najważniejszym zadaniem pszczół, to pamiętajmy o tym, aby nie niszczyć kwiatów na łąkach, lasach i podwórkach i nie gonić pszczół, bo one sobie tam latają i zapylają kwiaty i drzewa. Obecnie zauważalny jest spadek populacji pszczół na świecie z powodu stosowania różnych środków ochronnych roślin, czy też chorób wirusowych i pasożytniczych. Ale jest jeden czynnik szczególny – telefonia komórkowa. Pszczoły latają bowiem na duże odległości od ula, a pod wpływem fal radiowych i sztucznych pól magnetycznych nie mogą znaleźć drogi powrotnej. Zauważono również, że obecność telefonów w pobliżu ula powoduje panikę u pszczół. Więc może byśmy tak powstrzymali się z użyciem komórek podczas pobytu na łonie natury? I z tą myślą proponuję przejść do bajkowiska. W tym odcinku podcastu nosi ono tytuł... Królowe. Bo u pszczół królowa rządzi i nie błądzi. Królowe, bo u pszczół królowa rządzi i nie błądzi. Zapraszamy! Cesarstwem wrzosowego klifu nigdy nie rządziła jedna władczyni. To raczej wspólna wola wszystkich królowych regulowała wszystkie sprawy cesarstwa i każde królestwo opiekowało się swoją częścią rozległego terytorium. Kiedyś próbowano wprowadzić księstwa, ale nie zdały rezultatu. Były zdecydowanie wbrew naturze pszczół. Tego dnia władczyni królestwa Białej Piramidy odbywała swój lot godowy. W całym ulu panowało wyjątkowe ożywienie, gdyż poprzedniego dnia gody nie były udane. Zbieraczki przerwały swą pracę, zaś pszczoły ulowe najbardziej, jak tylko potrafiły, zachęciły swą królowę do kolejnego lotu. A następnie ustawiły się przy cudownie rzeźbionych wrotach prowadzących do wnętrza ula. Pełnił on zarówno funkcję królewskiego pałacu, jak i miasta, schronienia wszystkich poddanych królowej. Mniejsze ule, rozstawione wokół głównego, mające być siedzibami księstw, zostały porzucone wiele pokoleń temu i popadły w ruinę. Wszystkie zaś ustawione były dokładnie nad tunelami, w których żyły potężne dziś plemiona myszarek zaroślowych. Lecz sprawy tych wszystkich dziwnych, wielkich stworzeń, bo dla pszczoły nawet mała myszarka jest wielka, nieszczególnie interesowały władców miodu. Wywiad królewski jednak, dzięki specjalnie wyszkolonym do pracy wywiadowczej trutniom, nieustannie zdobywał informacje o tym, co dzieje się w całym świecie zwierząt i ludzi oraz donosił o tym marszałkowi polnemu. To był najwyższy rangą truteń w całym królestwie, któremu podlegała cała armia trutni oraz pospolite ruszenie robotnic. A wszyscy wykonywali polecenia królowej, która była długowieczna. Robotnice, zbieraczki ustawiły się więc wokół kunsztownie rzeźbionego wejścia do ula i skierowały swe odwłoki w kierunku, w którym odleciała królowa. Dzisiejszy lot godowy musiał się udać. Robotnice przez całą noc karmiły swą władczynię specjalnie dobranym mleczkiem pszczelim, które wytwarzały starannie dobrane pszczoły karmicielki. Zarówno królowa, jak i jej poddane wiedziały bardzo dokładnie, że to właśnie owo mleczko pszczele zapewnia długowieczność władczyniom uli. Po wystawieniu odwłoków pszczoły, robotnice zaczęły wydzielać specjalny feromon, który wyczuwała jedynie sama królowa. Dzięki temu zapachowi znała drogę powrotną do swego pałacu. A miała skąd wracać? Nie dość, że czasami godowe loty odbywały się na dużych, kilkukilometrowych odległościach od ula, to jeszcze miały miejsce kilkadziesiąt metrów ponad niekończącym się polem wrzosów. Nawet bowiem z tej wysokości trudno było dostrzec rubieże pszczelego cesarstwa. A loty takie regularnie odbywały wszystkie władczynie poszczególnych księstw. Tym razem lot godowy był ogromnym sukcesem. Królowa spotkała się w przestworzach z kilkunastoma trutniami i nastąpił triumfalny powrót do ula. Natychmiast zgromadził się wokół niej najbliższy dwór złożony z zaufanych karmicielek, które odprowadziły władczynię do jej komnat i zajęły się zapewnieniem jej ogromnych wręcz ilości mleczka. Trzy dni później matka, albowiem musicie wiedzieć, że królowa jest jednocześnie matką wszystkich swych poddanych, zaczęła znosić jajka.
trakcie tego czerwienia kilkanaście młodych robotnic karmiło i czyściło swą władczynię. To czerwienie było bardzo obfite. Matka złożyła ponad 3000 jaj. A odbyło się to w taki sposób, iż zanim złożyła jajko, najpierw zajrzała do komórki plastra. Gdy uznała je za zdatne, odwróciła się, podgięła odwłok i wprowadziła go w głąb tej komórki. I na samym jej dnie przykleiła maleńkie jajeczko. Komórki mniejsze przeznaczone były dla przyszłych robotnic, większe zaś dla trutni. 3 dni później wylęgły się larwy. Pszczoły karmicielki miały w tym czasie bardzo wiele pracy. Musiały bowiem mleczkiem karmić je wszystkie przez pierwsze ich 3 dni życia. A larwy rosły szybko i po 6 dniach od zalęgnięcia pszczoły zasklepiły, czyli jakby zamknęły, komórki przyszłych robotnic, a następnego dnia trutni. W tym czasie larwy zamieniły się w poczwarki, a następnie dorosłe owady. 12 dni później z komórek wygryzły się młode robotnice. Trutnie potrzebowały na to jeszcze dodatkowych 2 dni. Łącznie trwało to wszystko 24 dni, niemal miesiąc. A w tym czasie wydarzyło się bardzo wiele w całym cesarstwie. Wiele niedobrego. Przede wszystkim zniknęła królowa. Wyleciała z ula i dotąd do niego nie wróciła. Marszałek uznał, że cała rodzina została osierocona. Na tę wiadomość praca w ulu zamarła. Wszelka poza opieką nad larwami. To na barkach pszczół, karmicielek, spoczywała odpowiedzialność za przekształcenie wybranych komórek przyszłych robotnic w mateczniki ratunkowe. Poszerzały więc niektóre komórki z larwami robotnic i przystąpiły do bardzo intensywnego karmienia młodych larw. Nie powiedziałam ci bowiem dotychczas, że pszczela królowa jest znacznie większa od przeciętnej pszczoły. Dlatego też larwa, która stanie się w przyszłości matką, potrzebuje większej komórki lęgowej. Karmicielki bardzo ciężko pracowały w tej części ula, gdzie znajdował się matecznik, podczas gdy reszta ula popadła jakby w letarg. To było bardzo niefortunne, gdyż w tym właśnie czasie cesarstwo potrzebowało każdej pszczoły do obrony terytorium. Z niewiadomych bowiem przyczyn wtargnęły ogromne ilości obcych rodzin pszczelich. Osiedlały się w zrujnowanych ulach, które w przeszłości miały być księstwami. Tworzyły swoje własne królestwa, niepodlegające władzy cesarskiej. Nielegalne królestwa. Cesarskie pszczoły zaczęły się obawiać o to, czy każde królestwo zdobędzie odpowiednią ilość nektaru do produkcji miodu, aby przeżyć zimową porę. Obcych było bowiem zbyt dużo, przynajmniej w oczach cesarskich. I już wydawało się, że dojdzie do ogromnej bitwy pomiędzy pszczołami, gdy nagle spadł deszcz. Ogromne ilości deszczu. Padał niemal nieprzerwanie przez kilka dni. W tym zaś czasie żadna pszczoła nie mogła latać, gdyż najmniejsza kropla wody jest śmiertelnie niebezpieczna. Zlepia lub łamie skrzydełka i zabija zapachy. A jak bez feromonu wrócić do ula? I ostatniego dnia rzęsistego deszczu w naszym ulu wygryzła się królowa. To był 16. dzień od złożenia jaj przez starą matkę. W tym czasie poczwarki przyszłych robotnic i trutni miały przed sobą jeszcze ponad 1 tydzień pobytu w zasklepionych komórkach. A młodą królową koronowano. Będąc zaś najmłodszą monarchinią, nie miała żadnych uprzedzeń do obcych. Marszałek polny wprowadził ją w całe zagadnienie i przedstawił wszystkie informacje uzyskane przez swoich szpiegów. Sytuacja przedstawiała się następująco. W cesarstwie nie ma ani jednego niezasiedlonego ula. To zaś oznacza, że rodziny obcych pszczół podwoiły ilość królestw wchodzących w skład cesarstwa. Tym samym o połowę pomniejszyły terytoria istniejących dotychczas królestw. Pszczół jest 2 razy więcej, a wrzosów tyle samo, co przedtem. Na jedno jednak pytanie marszałek nie znał odpowiedzi. Czy grozi nam głód? Wiedział bowiem, że wrzosów było w cesarstwie aż nadto. Od swoich agentów uzyskał również informację, że obce pszczoły nie wrócą tam, skąd przybyły. Miał bowiem miejsce wielki pożar, który strawił las, w którym te pszczoły żyły. Cóż, lato tego roku było naprawdę gorące i suche, zaś padający deszcz był niemal zbawieniem dla całej krainy. Młoda monarchini poinformowała o tym wszystkie cesarskie królowe. I uradziły, by zaproponować obcym rodzinom pszczelim uznanie ich królestw i przyjęcie ich do rodziny cesarskich pszczół.
co też się stało zaraz po tym, jak deszcz już przestał padać. A później na świat wygryzły się nasze młode robotnice i trutnie. Nieco później zaś młoda królowa odbyła swój pierwszy w życiu lot godowy i została matką niemal 2000 nowych robotnic i trutni. Nektaru starczyło dla wszystkich. Zaś pod koniec zimy, gdzieś w marcu, przyszedł człowiek, a był to pszczelarz z miasteczka, i połączył większość rodzin, i wówczas ilość królestw wróciła do poziomu sprzed pożaru i najazdu wówczas obcych, a teraz swoich pszczół. Dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Jeśli chcesz, by Dzieciandia dotarła do innych, to daj łapkę w górę. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nowej audycji, to koniecznie zasubskrybuj podcast. Na przykład na YouTube'owym kanale. A samą Dzieciandię możesz zawsze posłuchać całkowicie za darmo na każdej popularnej platformie podcastowej. Wystarczy dostęp do Spreakera, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, czy też po prostu do Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. I koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Koniec!